Helsińska Fundacja Praw Człowieka od początku swojego istnienia zajmuje się różnymi działaniami, które odnoszą się do kontroli działalności służb specjalnych. Zaraz na samym początku, po transformacji, jedno z największych wyzwań, jakie istniało w Polsce, to było stworzenie mechanizmów cywilnej kontroli nad służbami specjalnymi. I w tamtym czasie, w latach 90., profesor Andrzej Rzepliński aktywnie uczestniczył w pracach dotyczących zarówno stworzenia odpowiedniego ustawodawstwa, które odpowiadałoby wyzwaniom państwa demokratycznego, jeśli chodzi o służby specjalne, jak również uczestniczyliśmy w międzynarodowych projektach, które tego dotyczyły, i nawet teraz w różnych dokumentach międzynarodowych można znaleźć odwołanie do dokumentów, które były przygotowane w Warszawie przy współpracy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w połowie lat 90. Powiedziałbym, że temat kontroli nad służbami specjalnymi z taką szczególną ostrością wrócił w 2004 roku, 2005, w kolejnych latach, kiedy nagle okazało się, że służby w Polsce w dużej mierze pozostają poza kontrolą. To znaczy, przyzwyczailiśmy się trochę, że skoro mamy służby demokratyczne, że skoro one funkcjonują w ramach systemu państwa prawa, skoro jest odpowiednie ustawodawstwo, Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, to nie powinno się nic więcej poważnego dziać. Natomiast rzeczywistość to zweryfikowała. Z jednej strony mieliśmy problem więzień CIA, czyli dowód na to, że służby są poza kontrolą polityczną albo ta kontrola polityczna przymyka oko na ich działania. A z drugiej strony mieliśmy różnego rodzaju nadużycia w latach 2005-2007, które także były związane z powstaniem nowej służby specjalnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I wydaje mi się, że to był taki moment przełomowy, kiedy zaczęła kiełkować myśl, że służby muszą być poddane większej kontroli obywatelskiej. Jak to robić? Metod jest kilka. Po pierwsze, są to wnioski o dostęp do informacji publicznej, czyli żądanie konkretnych informacji od służb specjalnych, czyli uznanie także, że służby nie są jakimś podmiotem wyjętym spoza kontroli, że jest to jeden z organów administracji, jedna z instytucji państwowych, które w pewnym zakresie także mogą być przedmiotem kontroli ze strony obywateli, aczkolwiek oczywiście nie chodzi o kontrolę pełną, no bo nie można żądać pełnej jawności działania służb specjalnych, no bo wtedy nie byłyby służbami specjalnymi. Jakby to, co jest istotą ich pracy, to jest tajność, natomiast tajność nie powinna oznaczać nigdy, że są to służby wyjęte spoza jakiejkolwiek kontroli. Druga metoda to są postępowania sądowe. I taka chyba jedna z największych spraw, która tego dotyczy, to jest sprawa Bogdana Wróblewskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej, który był inwigilowany przez CBA. To doprowadziło do jego zwycięstwa sądowego, ale także do przełomowego wyroku, który pokazał, jakie są granice, że nie można działać niezgodnie z prawem, że jeżeli służba działa niezgodnie z prawem, to się musi liczyć z tym, że spotka ją proces sądowy, tak jak w tym przypadku proces cywilny. I oczywiście to jest jedna sprawa dość wyjątkowa, ale ona jednak pokazuje pewną metodę działania. Natomiast chciałbym zauważyć, że mniej więcej w tym samym czasie, co rozstrzygana była sprawa Bogdana Wróblewskiego, zapadał cały szereg wyroków, który odnosił się do różnych aspektów działalności służb specjalnych. Tutaj taka, wydaje mi się, jedna z najważniejszych spraw dla polskiej, tej młodej historii demokracji po przemianach, to jest sprawa Beaty Sawickiej, czyli stwierdzenie niewinności ze względu na to, że materiał dowodowy, który został zdobyty przez CBA, a także wszystkie metody operacyjne stosowane przez CBA, nie znajdowały potwierdzenia w przepisach prawa. Ta sprawa miała symboliczne znaczenie, moim zdaniem, dla stworzenia mechanizmów kontroli nad służbami. I wreszcie trzecia metoda to jest kontrola stanowionego prawa. I tutaj ta kontrola się odbywa zarówno na etapie tworzenia legislacji, czyli przygotowywania rozwiązań, które mają w sposób większy wprowadzić kontrolę nad służbami, ale to jest także metoda polegająca na kwestionowaniu istniejącego ustawodawstwa do Trybunału Konstytucyjnego. I znowu, 2014 rok jest przełomowy pod tym względem. Mamy wreszcie
wielki wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 roku. Wyrok, który musi być wdrożony, musi być ustawodawstwo poprawione, ale aby poprawić ustawodawstwo, trzeba tak naprawdę dokonać dość porządnej reformy służb specjalnych. Przykładowo, jeden z elementów tej reformy to jest wprowadzenie nadzoru nad wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych, czyli nad tak zwaną retencją danych. I to jest ten ciekawy moment, gdzie można powiedzieć, zbiegły się aktywności kilku organizacji, a także dziennikarzy, którzy się interesowali tym problemem. Bo to przecież nie tylko Fundacja Helsińska alarmowała o kwestie związane z reformą danych telekomunikacyjnych, ale także Fundacja Panoptykon, niezwykle aktywna w tej sferze. I wydaje mi się, że dzięki temu wspólnemu wysiłkowi, nagłośnieniu problemu, mamy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który musi być wykonany, czyli musi być zmieniona ustawa. Nie ma odwrotu. Czyli aktywność społeczeństwa obywatelskiego powiązana ze zwiększeniem świadomości społecznej spowodowała konieczność dokonania zmiany w prawie. Natomiast te wyzwania, które są na najbliższe lata, to nie jest tylko i wyłącznie poprawienie tej czy innej ustawy. Przede wszystkim musimy się zastanowić, jaka powinna być rola służb specjalnych w państwie demokratycznym, które dysponuje tak daleko idącymi i zaawansowanymi technologiami informatycznymi. W państwie, które jest w stanie zgromadzić praktycznie rzecz biorąc każdą informację na temat obywateli, jest w stanie te informacje przetwarzać. Czy służby specjalne powinny mieć dostęp do wszystkiego, co państwo ma, czy tylko do ograniczonych zasobów? Jak skontrolować te służby specjalne? A wreszcie, czy społeczeństwo obywatelskie jest na tyle silne, na tyle profesjonalne, na tyle zorganizowane, aby taką kontrolę skutecznie zapewnić? Ponieważ w momencie, kiedy się stykamy z wykorzystywaniem nowych technologii, w momencie, kiedy mamy 9 służb specjalnych, które mają możliwości używania kontroli operacyjnej, podsłuchów, w sytuacji, kiedy społeczeństwo nie jest za specjalnie wrażliwe na taką problematykę, to moim zdaniem ciężar jest na społeczeństwie obywatelskim i na organizacjach pozarządowych, aby się zajmować tym maksymalnie profesjonalnie, aby wykorzystywać dostępne zasoby ludzkie, dostępną wiedzę i w ten sposób stawiać przeciwwagę.